Dzień dobry, albo raczej dobry wieczór. Godzina trzecia, dziewczyny nas obudziły i przez godzinę próbowałam je położyć spać z powrotem. Niestety było coraz gorzej. Krzyki na 100% zbudziły całe miasto. Teraz sobie siedzą ładnie na kanapie, oglądają bajeczkę, ponieważ już mam serdecznie dosyć darcia. Sen jest bardzo potrzebny przy odchudzaniu. To jest prawda. Jak na razie dzieci nie pozwalają mi pospać dłużej niż bym chciała. Już wypiłam kawę z odrobiną mleka. Używam jednej aplikacji, która fajnie przelicza proteiny, carbs, wszystko. Wszystko jest tak naprawdę zautomatyzowane w tej aplikacji, że w końcu doszłam do wniosku, że będę używać tej aplikacji od wczoraj niż tej wcześniejszej, którą ściągnęłam, która jest od NHS tutaj w Anglii. To NHS jest taka bardzo biedna aplikacja. Było trochę pomocne w pierwsze 2-3 dni, ale tą nową aplikację bardzo lubię. Wczoraj, po raz pierwszy od ponad 1,5 tygodnia, doszłam tylko do 1000 kalorii. To było możliwe dzięki Wegowy. Zauważyłam właśnie różnicę wczoraj. Najwyraźniej dawka 0,5 Wegowy zaczęła działać. Żadnego głodu nie czuję. Wypiłam tą kawę, ale nie dlatego, że chciało mi się kawy, ale z przyzwyczajenia. No i dlatego, że muszę po prostu mieć oczy otwarte, no bo dziewczyny nie śpią. Ale nie smakowała mi. Obejrzałam film po raz kolejny, ten sam film, bo już go obejrzałam kilka lat temu, jak byłam w Grecji. Wtedy właśnie kupiłam sobie wspaniałą maszynkę do robienia soków i żyłam na sokach warzywnych w większości, w 99% warzywnych, a mało kiedy w owocowych. Nawet chyba robiłam jakieś filmiki o tych sokach. Ale no tak, no czas mija. W końcu jakoś tak wyszło, że po wielu przeprowadzkach sokowirówka była nieużywana i ją sprzedałam. Przeprowadziłam się do Anglii, znalazłam kolejną sokowirówkę. Znowu byłam na takiej diecie soczno-warzywnej. Też po jakimś czasie, jak już po prostu doszło do tego, że było mało kiedy używane. Denerwowało mnie to, że to trzeba myć codziennie 3-4 razy. Po prostu ja nienawidzę, jak sobie dokładam roboty do wszystkiego, co już mam do zrobienia. No i tak jakoś doszło do tego, że znowu przestałam używać tej sokowirówki. I znowu ją sprzedałam. Teraz robię w blenderach takie właśnie zmiksowane warzywa, ale z dodatkiem wody. I nie wiem, no, wydaje mi się, że skoro same soki, takie prawdziwe wyciskane soki, pomagają i regulują cukier i dodają samych witamin i tak dalej, to wydaje mi się, że blendowane warzywa z dodatkiem wody, czyli takie bardziej podobne do soków, ale gęściejsze, też są zdrowe. Plus do tego, że mają w sobie fiber, czyli to, co jest potrzebne, żeby może móc się wypróżniać, żeby nie dochodziło do constipation, czyli do zatwardzenia. Wydaje mi się, że to, co teraz robię, też jakaś jest zdrowa opcja. Mam nadzieję, że i Wegowy, i moja silna wola dalej będą działały. Dzisiaj w planie mamy podróż kilkugodzinną poza miasto, co troszeczkę mnie tak stresuje pod względem, co my będziemy jeść przez ten czas, ale jest tak. Na śniadanie już mam zaplanowane. Puszkę sardynek, odrobinkę chlebka, trochę pomidorka, sałatka ogórkowa ze słoika, którą sama robiłam. Także na śniadanie mamy zdrowe śniadanie już naszykowane, plus jeszcze jajka takie duszone. Na drogę sobie wezmę właśnie, tak planuję udusić warzywka i kurczaka, żeby to było łatwe do zjedzenia w samochodzie. Także my trzy dziewczynki oraz
Daddy, będziemy jedli warzywka z kurczakiem po drodze. I mam nadzieję, że przez te kilka godzin, jak Daddy będzie w szkole, to nie będziemy nigdzie blisko żadnego jedzenia, żeby przegryźć jakieś bułeczki czy inne rzeczy, które nie są wskazane dla mnie przede wszystkim. Chociaż dziewczynkom mogę dać wszystkie zdrowe rzeczy, a dla mnie, no raczej muszę pilnować, żeby to było w większości warzywa i mięsko, a nie dodatki mączne. Pomaga mi fakt, że mam uczulenie na gluten, co powoduje straszne rozwolnienia, ból brzucha i unikam wszelkich rzeczy glutenowych, oprócz chleba, który jakoś na mnie działa strasznie. Po prostu tylko tyle, że tam raz na ile spowoduje biegunkę, ale nie mam innych żadnych objawów. Dlatego nie robię żadnych makaronów. Nie używam mąki zwykłej do żadnych. Jak robię już ciasto, jakiekolwiek ciasto, czy jakiś tort urodzinowy, to robię z bezglutenowej mąki, bez dodatku cukru, z odrobiną jakiegoś słodzika. To są rzeczy, które mam już od lat ustalone, że w taki sposób działam. Nie mogę użyć innego, bo po prostu, jeśli użyję normalnej mąki, to mi psuje co najmniej 3 dni z życia. Także ja nie wiem, jak to się dzieje, że chleb nie powoduje, mimo że jest z mąki, ale już jest jakoś tak po pieczeniu, po wszystkim, to wcale nic nie robi mi. A najgorsze jest to, że chleb ze sklepu nic mi nie robi, ale jak zrobię chleb w domu z mąki zwykłej, to 3 dni wymiotuję pianą. Czy mąka, którą mamy sprzedawaną tak na kilogramy i używamy w domu, czy ona ma więcej glutenu w sobie niż chleb używany w ten chleb z supermarketów? Ja nie rozumiem, na czym polega różnica. Czy może przez to, że już ten chleb leży kilka dni w supermarkecie, może dlatego już nie jest aż tak okropny? Ale mniejsza z tym. Życzę sobie wytrwałości, życzę wszystkim wam, którzy też trwają przy jakichś wyzwaniach, też życzę wytrwałości. I tak jak mówię, mam nadzieję, że dawka 0,5 wegowy będzie kontynuowała swoje działanie jakiś czas albo dłuższy czas. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jedzcie zdrowo, pijcie dużo wody. I do następnego. Do widzenia.